Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w nowym cyklu programów filmowych Perły w Lamusie. Dzisiaj obejrzycie Państwo film Nikt tutaj nie przyszedł. No mój kolega jest reżyserem tego filmu, oczywiście wiadomo, nędza zupełna. Filma zupełna nędza, prawda? Scenariusz do niczego, uważam, takie jest moje zdanie, przyznaję się bez bicia. Chłopaki też nędza zupełnie, grają fatalnie w tym filmie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Charakteryzatorka ma teraz konflikt po prostu z sekretariatem tam od tych chłopaków tam z Pragi. Jest podejrzana o kradzież samochodu. No, nie wiedziałem, nie chcę się wypowiadać po prostu na ten temat. Co jeszcze więcej mogę powiedzieć? No, film po prostu jest świetny, tak. Dlaczego tak myślę? No, dlatego, że po prostu tak, reżysera nie ma w ogóle tutaj w tym filmie. Widziałem go wczoraj, ale zupełnie w stanie fatalnym chodzi. Ta dziewczyna, co tam robiła mi make-upy, leży. Już nie mówię gdzie, bo chłopaki teraz badają sprawę. Co jeszcze mogę powiedzieć? No cóż, chciałbym powiedzieć, powiem publiczności mojej kochanej, bo filmy lubię bardzo polskie. Po prostu w Polsce się robi filmy świetne po prostu. Świetne filmy się robi. Tylko po prostu nie wiem już, co mam więcej powiedzieć. Co? Złe filmy się robi? Nie powiem tego. No reżyser wiadomo, pojechał tam. Tam pojechał. Chciałem tyle powiedzieć na koniec, jak gdyby reasumując cały film, że drzewa są bardzo ważne w tym filmie, również jak i aktorzy w drzewach, prawda? No i drzewa po prostu zadrzewowały cały film. No, dziękuję bardzo, bo drzewować też nie wolno za dużo, a miłość jest po prostu wielką miłością mojego serca kinowego, drzewa. Dziękuję bardzo.